Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Ukończyłem studia na Wydziale Architektury w Szczecinie rok temu. Jak widać, była to dobra decyzja. Za swoją pracę dyplomową zostałem laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina za najlepszy dyplom w Szczecinie. To przede wszystkim wspaniała szansa, żeby się wykazać i żeby zostać docenionym, żeby móc też się kiedyś czymś pochwalić i na pewno pomoże mi i w karierze, i w życiu. Postanowiłem zaprojektować budynek znajdujący się na Wyspie Przymoście naprzeciwko dworca głównego i przy Kępie Parnickiej. Budynek ten miałby być Muzeum Hanzy, która ma powiązania historyczne m.in. ze Szczecinem, ale także z Lubeką czy z Gdańskiem. Budynek nawiązuje do okolicznej zabudowy ulicy Kolumba, a także do planów miejskich towarzyszących Wasztowni, ale także do budynków okolicznych, m.in. gmachu poczty, który także jest ceglany. Wszystkie te budynki miałyby zostać zbudowane z czerwonej cegły, która nawiązuje też do budynku tutaj istniejącego kiedyś przed wojną o podobnej kubaturze, którym także się inspirowałem. Kolegom i koleżankom, którzy teraz studiują architekturę lub są przed wyborem architektury, chciałbym radzić, żeby dużo podróżowali, żeby rozwijali swoje poczucie estetyki, żeby też chłonęli tą architekturę, czy to europejską, czy światową. I ostatecznie, żeby projektowali architekturę elegancką, która obroni się zarówno teraz, jak i za kilkadziesiąt lat. Szczecin. Floating Garden.